Ostatnio podczas nocnego grania z kolegą skrzydeł natknęliśmy się na dziwny przypadek. Otóż po wejściu do zakładki chętny do gry naszym oczom ukazał się Karigan i Dexter, a przynajmniej ich profile. Było to nawet minimalnie wiarygodne, że jakkolwiek mogą być to rzeczywiście oni, bo przecież obaj mieli wbitego globala, a po wejściu na ich profile od razu w oczy rzucał się screen z EQ pełnym skinów za parę 10 000 zł. Niemniej jednak, mając wbite srebro na skrzydłach i golda na MM-ach, nie próbowaliśmy nawet ich zapraszać do gry, bo uznaliśmy, że i tak by do nas nie dołączyli ze względu na nasze rangi. Ja jednak postanowiłem dla beki zostawić komentarz pod profilem Karigana, żeby ten podpisał mi profil, na co i tak nie liczyłem. Następnego dnia, siedząc na telefonie, dostałem powiadomienie ze Steama, że Karigan zaprasza mnie do znajomych. Już wtedy podejrzewałem, że to nie jest prawdziwy Karigan, ale przyjąłem zaproszenie i czekałem, a może coś napisze. Po paru godzinach dostałem wiadomość, czy nie chciałbym zagrać z nim i jego kolegami w CS-a i już wtedy właściwie wiedziałem, że to skam, ponieważ każdy skamer zaczyna tak konwersację. Spytałem, czy jest prawdziwym Kariganem i dlaczego dodał mnie do znajomych, na co on odpisał, że ma kontrakt z jakąś stroną i musi grać z widzami, a ta strona robi później z tego kompilację. Spytał, czy mam Discorda i wysłał screena, jak siedzi na kanale z Robsem, Juniorem i kimś tam jeszcze. Zaciekawiony podałem mu Discorda i nie minęła chwila, jak dosłownie sekundę później dodał mnie do znajomych. Od razu zaprosił mnie na swój serwer Discord imitujący serwer do grania na faceitach, a po dojściu na jakikolwiek kanał zostałem w sekundę przeniesiony na jego kanał prywatny, gdzie to bez pytania mnie o mój nick na faceicie zaprosił mnie do znajomych i prosił, żeby go zaakceptować. Samo to, że zaprosił mnie nie wiedząc, jak nazywam się na faceicie, trochę śmierdziało, ale że mam tam taki sam nick jak na Steamie, to nie będę się tego za nadto czepiał. Czepiać za to mogę się tego, że chyba tylko nierozgarnięta osoba nowa na faceicie nie ogarnęłaby, że ktoś, kto podaje się za poważnego gracza face, nie powinien nazywać się na faceicie Blade Fury, tylko rzeczywiście Karigan. Wtedy byłem już 100% pewny, że mam do czynienia z oszustem. Po tym, jak go zaakceptowałem, wysłał mi link do jego meczu, eventu, sam nie wiem, jak to nazwać. Chodzi o to, że w zasadach tego czegoś był odnośnik, przez który mogłem wejść do jego meczu i zagrać z nimi. Tyle tylko, że mój antywirus zablokował mi wejście na tą stronę, po czym dostałem bana na ich serwerze. Tutaj też protip, że jeśli ktoś wysyła wam jakieś podejrzane linki, to najlepiej w nie wchodzić, ale jeżeli już musicie, róbcie to przez kartę incognito, bo wyszukując coś przez nią, nie macie na danej karcie zapisanego hasła. No bo tryb incognito traktuje was, jakbyście pierwszy raz wyszukiwali coś w przeglądarce. Dajmy na to, jesteście zalogowani na Facebooka i nie musicie się na niego logować za każdym razem, jak na niego wchodzicie. Ale jak wejdziecie na niego przez okno incognito, to już będziecie musieli się zalogować. Wracając, jakby to, że antywirus zablokował mi wejście do ich meczu, było mało, to w podsumowaniu tego eventu napisane było, że zapisywać się do niego można do 18 lipca, a nasz Karigan proponował mi meczyk 23 lipca, kiedy to zapisy powinny być już dawno zamknięte. Tym bardziej, że w przypadku tak e-sportowej gwiazdy, jaką jest Duńczyk, miejsca powinny zapełnić się w jeden dzień. Cofając się jeszcze do wątku rozmowy z Kariganem, dodam, że pokazywał mi on na streamie na Discordzie ekwipunek z tymi samymi skinami, których screena miał na profilu na Steamie, co w oczach naiwnych ofiar tylko zwiększa jego autentyczność. Nie widać tego jednak na nagraniu, bo Discorda miałem odpalonego na drugim monitorze, ale wskażę wam momenty, w których patrzyłem na drugi ekran. Tak więc, skoro macie już ogólny pogląd na całą sytuację, przejdźmy do mojej rozmowy z Kariganem. Tylko ostrzegam, angielskiego uczyły mnie ruski z CS-a i 60-letnia nauczycielka pełna pasji i zapału do pracy z młodzieżą, więc jakbyście w którymś momencie nie nadążali, to polecam przesłuchać jeszcze raz. Don't accept me. Okay. Oh, by the way, do you know what is CS Money, like trading site? CS Money? Yes, I know. Yeah, and after a match we'll receive like random skin drop. And that's why we just want to receive easy enemies. You can join to stream to ROPS. If you can now, just wanna show how we can get some. Oh, nice, cool man. Look, and after a match, we can receive some items which will be named tagged CS Money Hub, but it only depends on your luck which skin you get. You can receive maybe some USP or some AVP, but if you have good luck, you can receive some maybe some good knife, you know. And we have all level 10. We just don't want to play versus hard enemies.
From face it matches you receive weapons. Yeah, it's sponsored hub based CS money. I will tell you how to join. It's private. It's happening one time in a month. But I need to log in other site, yeah? On face it we're playing. Oh, okay. No, it's not other side, but... Okay, okay. My nickname on face it is Shadow. I just said that to you already. My nickname Blood Fury. You can. Oh, it's you. Accepted already. Okay, one sec. You just need. I'm gonna send you in Discord our hub, or you can write it by yourself if you want. You can find. I sent you. Or you can go right there, like this, if you want. Did you find it? Yeah. Yeah, I just need to click join the match. Do you see? In rules. I just need to accept you in the... Rules hub. And... I joined the match, I just sent you, if you... I don't see it. I just sent you a screenshot, you can... check. Oh. Is there a match already started? No. We are waiting for the... like, enemies are waiting for us. Oh, my antivirus told me this site isn't safe. Face it? No, yeah. Face it is but, antivirus? I don't know, but in normal matches on Face it, I don't get this communicate. So you cannot join to hop or? Or you can skip, like, or what? This. Ale szmaciarze, wiedziałem. Ale to nie wszystko. Po całej akcji postanowiłem napisać wiadomość do naszego oszusta i spytać się, ile osób oskamował w ten sposób. Wyobraźcie sobie, jakie było moje zdziwienie, kiedy to, jak gdyby nigdy nic, wysłał mi screena z listą ukradzionych kont. Screen nie był pełny, więc w pierwszej chwili myślałem, że to ukradzione przedmioty, ale nasz przyjaciel szybko mnie naprowadził i wysłał kolejnego screena, lecz tym razem z listą zarąbanych skinów, które łącznie miały wartość w okolicach 45 tysięcy złotych. Podejrzewam, że ofiar Karingana było znacznie więcej niż na pierwszym screenie, tak jak kwota, na którą oszukał ludzi, była znacznie większa, ponieważ ukradzione skiny mógł na bieżąco sprzedawać lub wymieniać. Dodatkowo screen z liczbą skórek także nie jest pełny, a ucięty w którymś momencie, co tylko potwierdza moją teorię. Podsumowując, w internecie jest wiele szuj, które tylko czekają, żeby zrobić nam krzywdę i wszystko należy sprawdzać oraz weryfikować. Ten oszust bazował na słowie gracza Face i na tym, że wiele osób, z którymi miał styczność, nie do końca znało angielski, więc żeby nie stracić jedynej okazji w swoim życiu na zagranie z prograczem, robiło grzecznie wszystko to, o co ich poprosił. Oprócz niego jest wiele więcej skamerów, z czego każdy ma swój sposób na szybkie wzbogacenie się, dlatego uważaj, kogo dodajesz do znajomych i wyślij ten film swoim znajomym, żeby wiedzieli, jakie niebezpieczeństwa mogą ich spotkać. W opisie filmu zostawiam wam też link do profilu tego skamera, żebyście mogli go zgłosić i tym samym choć trochę pomóc w zwalczaniu złodziejstwa w internecie. A tymczasem ja się żegnam i mam nadzieję, że wam nigdy takie coś jak mi się nie przytrafi.